Well, basically it could be two things. Could be a ghost. Witamy w WatchMojo Polska. Dziś odliczamy 10 horrorów, których lepiej nie oglądać samemu. Whatever you do, don't fall asleep. Przyjrzymy się najstraszniejszym filmom, których nie chcecie oglądać sami w domowym zaciszu. Oglądaliście któryś z tych filmów w pojedynkę? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Paranormal Activity. To niesamowite, jak często niskobudżetowe horrory stają się fenomenem kulturowym. Demons suck. Basically, they're these malevolent, evil spirits that only exist to cause pain. Zrobiony za grosze, Paranormal Activity zawładnął zbiorową wyobraźnią i zarobił prawie 200 milionów dolarów. Nakręcony prosto, ale skutecznie, stawia na uniwersalność w historii o duchach, strasząc dobrymi, starymi sposobami. Well, whatever it is that's following me, it doesn't feel... it doesn't feel human. It feels like it's... feels like a monster. Nic dziwnego, że szybko wszedł do panteonu największych filmów o nawiedzonych domach. To na pewno nie film, który chcielibyście oglądać sami. Wyobraźnia może wziąć górę i zaczniecie widzieć rzeczy, których nie ma. Nawet jeśli nie wierzycie w duchy czy demony, przez ten film nawet od najmniejszego skrzypnięcia drzwi schowacie się pod kocem. Numer 9. Halloween. Horror uważany za kwintesencję slashera nie bez powodu. I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes. Odkładając na bok historyczny kontekst i spuściznę, Halloween nadal daje ogrom surowej, pierwotnej grozy. Przynosi niepokój i przemoc do spokojnych przedmieść przez postać Michaela Myersa. Możecie przestać czuć się bezpiecznie w swojej okolicy. Death has come to your little town, Sheriff. You can either ignore it, or you can help me to stop it. Film sprawdza się i jako thriller o prześladowcy, i jako slasher. Bycie obserwowanym i ściganym to nieodłączny lęk większości ludzi, a Halloween po mistrzowsku na tym żeruje. Przyda się kompan do oglądania, chyba że chcecie zerkać przez okno co 5 minut. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Numer 8. Zejście. Oświetlenie i oprawa w tym filmie to majstersztyk. Przede wszystkim nie jest to coś do oglądania w samotności. Grupa przyjaciółek wchodzi do jaskini w Apalachach, zaczyna się gubić i staje się zwierzyną. Film po mistrzowsku wykorzystuje scenerię jako źródło grozy. Where are we? It hasn't got a name. It's a new system. I wanted us all to discover it. Cienie kryjące brutalne sekrety, mylące ścieżki, panika i klaustrofobia. Taka kombinacja sprawia, że widz czuje strach i beznadzieję, których doświadczają bohaterki. Dla emocjonalnego i fizycznego komfortu w trakcie seansu zdecydowanie przyda się towarzystwo. Numer 7. Naznaczony. Podobnie jak Halloween, Naznaczony atakuje miejsca i osoby, które uważamy za najświętsze i najbezpieczniejsze. Nasze sąsiedztwo, domy, a nawet rodzinę. Why would you want to change rooms? I don't like when he walks around at night. Za sterami James Wan, jeden z najgodniejszych uwagi reżyserów grozy swojego pokolenia. W filmie Josh i Renee Lambert chcą uratować swojego syna Daltona przed demonem i wymiarem umarłych, zwanym Dalą. The further is a world far beyond our own, yet it's all around us. A place without time as we know it. Nie tylko to, co widzimy, jest przerażające. Na przykład demoniczne potwory czy tańczący chłopiec. Sama idea, by niewinny Dalton był dręczony, jest straszna. Oglądanie tego filmu, nawet z rodziną lub dziećmi, nie wystarczy, by powstrzymać grozę. Numer 6. Babadook. Mistrzowski horror Jennifer Kent działa na wielu płaszczyznach. If it's in a word or it's in a look. You can't get rid of the Babadook. To efektywny film o nawiedzonym domu, w którym Amelia i jej syn Samuel konfrontują się z tytułową istotą.
A stwór jest przerażający. Blada twarz, ciemne oczy i ostre pazury. Film korzysta z motywu rodzinnego i osobistego horroru. Amelia ma głębokie problemy, a Babadook służy jako metafora jej różnych lęków, szczególnie tych związanych z byciem wdową i samotną matką. Film jest nie tylko straszny, ale też przygnębiający. Niepokojący nastrój, który tworzy, nie powinien być przeżywany w samotności, bo ta uczyni całość o wiele gorszą. Babadook, duk, duk. We might read another one tonight, eh? But you said I could choose. Numer 5. The Grudge. Klątwa. W latach zerowych na amerykański krajobraz grozy ogromny wpływ miały japońskie horrory. Three of my colleagues, my friends, began investigating the case. Two died mysteriously, and one disappeared. Jednym z najlepszych przykładów był The Grudge Klątwa, który zgarnął ponad 187 milionów dolarów w box office. Niektórzy mówili, że fabuła jest zagmatwana, ale większość zgadza się, że same strachy są ikoniczne. Szczególnie warte uwagi są sceny z Kaya Koseki, niezależnie czy chowa się ona pod kocem, czy czołga się po schodach. Koszmarne obrazy robią wrażenie, a fakt, że dzieją się w domu, nie pomaga. Powodzenia we wchodzeniu po schodach po obejrzeniu tego filmu samemu. It is said in Japan that when a person dies in extreme sorrow or rage, the emotion remains, becoming a stain upon that place. Numer 4. Dziedzictwo. Hereditary. Kombinacja obrazów i tonu sprawia, że Hereditary ciężko się ogląda. He's gonna take care of me. Excuse me, you don't think I'm gonna take care of you? But when you die. Wiele wizualizacji jest bardzo niepokojących. Film balansuje między prawdziwym horrorem i oszałamiającymi widokami. Jest wiele niezapomnianych scen, na przykład ta ze słupem telefonicznym i muchami na strychu. Klimat jest bardzo ponury, zwłaszcza w drugiej połowie po pewnym tragicznym wydarzeniu. To wszystko jest fascynujące, ale wcale nie umila oglądania. Hereditary to głęboki film wymagający pewnego nastroju i zaufanego kompana, który pomoże nam przez niego przebrnąć. Peter! Get out! Numer 3. Koszmar z ulicy Wiązów. Prawdę mówiąc, nawet oglądanie tego filmu z kimś innym może nie pomóc. No, chyba że dzielicie z tym kimś łóżko. What's with the bars? Security. Security? Security from what? Not from what? From home. Koszmar z ulicy Wiązów odniósł sukces nie tylko dzięki Freddiemu Kruegerowi, postaci na pewno ikonicznej, ale film korzysta też z uniwersalnego lęku przed koszmarami i niemożnością snu oraz wynikającego z niej szaleństwa. I locked it all up. I had to. Nancy, you are going to get some sleep tonight if it kills me. Bohaterowie nie mogą zasnąć, bo inaczej staną się ofiarami Krugera, który zabije ich we śnie. Łóżko powinno być bezpieczną przestrzenią, a sen pomagać. Jednak koszmar z ulicy Wiązów obala te przekonania. A sen o Freddym Krugerze to najstraszniejszy koszmar. Come on, Freddy. Numer 2. Nieznajomi. To, co w Nieznajomych działa najlepiej, to to, jak niszczy ideę domowego komfortu. Why are you doing this to us? Because you're home. Thriller Briana Bertino powstał podobno pod wpływem zabójstw rodziny Mansona. Brutalni osobnicy włamywali się do domów i mordowali ich mieszkańców. W Nieznajomych James i Kristen są nachodzeni przez kilku zamaskowanych osobników. A ci czerpią ogromną przyjemność z dręczenia bezbronnych ofiar. Thrillery o włamaniach do domu wykorzystują naturalny strach przed intruzem, a Nieznajomi to jeden z najlepszych przykładów tego gatunku. Będziecie zaglądać w każdy ciemny kąt domu, więc lepiej nie zostawajcie sami. You already came by here.
Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. The Ring. Chyba najpopularniejszy przykład szału na japońskie horrory w latach zerowych. The Ring sprawia, że telefony są straszne. Your phone rings. Someone knows you've watched it. And what they say is, you will die in 7 days. Ale nie tylko telefony, telewizory również. Samo oglądanie tego filmu to zaproszenie do paranoi. Samara potrafi atakować przez telewizor. Będziecie bać się własnego odbiornika. Dzwoni też do ludzi, by informować ich o zbliżającej się śmierci, więc telefon też jest spalony. I powodzenia w zasypianiu z pamięcią o niepokojących obrazach z kasety. The Ring wie, jak wypaczać codzienność przez klimat i wizualizację. I robi to bardzo skutecznie. Sprawdźcie swoją pocztę głosową. Może właśnie ktoś się nagrał. You don't want to hurt anyone. But I do, and I'm sorry. It won't stop.